Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się. Akurat chciałem się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy obierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrzeć, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Nie! Stop! Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco! Pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Okej. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Bingo! Właśnie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow! Zacznę próbować tych pyszności. Babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia. Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi? Shushi? We wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna bita śmietana i żelkowe oczy. Super! No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jakie sushi ci wyjdzie. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić, czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam! Idealne sushi już prawie gotowe. To okropne! Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Okej. Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. Sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego? Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto one, prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. No nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne, co muszę zrobić, to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam. I dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. Ale to ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie. I mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności. A ja moje gofry ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej, ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Fuu, te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ohyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Prościzna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Trochę go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To za amatorzy. No to teraz moja kolej na robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego potrzebuję. Mielę je ręcznie, aż będą w sam raz. Patrzcie i uczcie się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co? Kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Nie wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu, zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Okej. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Nareszcie. Zaraz będzie coś ciekawego. Chcę pączka. Zróbcie mi pączki. To proste. Dobrze robi się. Świetny wybór. Co? One już zaczęły? Ciasto jest gotowe. Wycinamy pączki za pomocą specjalnej foremki. 3 będą w sam raz. Czas rozgrzać patelnię. Chodzi o ustawienie odpowiedniej temperatury. Nalewamy więcej oleju. Wygląda na łatwe. Hop. O, mnie przyprawia babci o zawał serca. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ups, co dalej? A, olej, no właśnie. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz czekamy, aż się rozgrzeje. Co? Wy już smażycie? W porządku, to ja też wrzucę na patelnię. Raz, dwa, trzy. To straszne! Olej rozpryskuje się na wszystkie strony. Tom, po co nalałeś tak dużo oleju? No właśnie. Muszę uratować moje pączki. To okropne. Chyba coś poszło nie tak. Moje pączki są połamane. Co za porażka. Nie martw się. Dajcie mi spokój. Moje pączki są już prawie gotowe. Zamierzam je udekorować. Wytnę tu kawałeczek. Człowiek je w końcu oczami. Dlatego wygląd jest najważniejszy. Wszystko powinno być piękne. Bellissimo. No całkiem nieźle, ale moje pączki i tak będą lepsze nawet bez dekoracji. Proszę bardzo. Tak fajnie wam wyszło, a u mnie? Mam pomysł. Trochę sera. Właśnie tak. Super. A teraz wleję go do foremki. Do dekoracji użyję moich ulubionych Cheetosów. Tylko troszkę je pokruszę. Czy on w ogóle wie, co to jest pączek? Wie, wie. Użyję chipsów jako posypki. No. Powinno wyjść całkiem fajnie. Super to wygląda. Tylko czegoś tu brakuje. O, babciu, mogę pożyczyć? Dobrze, bierz. Dziękuję, patelnię można wyrzucić, ale kuchenka się przyda. Teraz potrzebuję folii. Zawinę w nią moje serowe pączki i położę je prosto na kuchence. Trzeba teraz tylko troszkę poczekać. Chyba wszystko gotowe. Można podawać. Super. No co tam macie? Wow, jakie fajne pączki i jakie różne. Zacznę od tych. Wyglądają apetycznie. W środku jest nadzienie, super. To jest naprawdę dobre. A to co? Całkiem ładne, spróbujmy. To jakiś suchy pączek? To nie jest zbyt dobre. A co to? Spróbuję. Ojej, to pączek z sera, niesamowite. Ale jednak bardziej wolę słodką wersję. Wygrała szefowa kuchni. Wiedziałam. Dobra, naszą kolejną pozycją jest kanapka. Nie ma problemu. Nie dacie rady mnie pokonać. Jeszcze zobaczymy. Ja zrobię kanapkę na słodko. Przyda mi się Nutella. Dobra. Smarujemy. Gotowe. Teraz potrzebuję trochę pianek marshmallow. Rozłożę je na kanapce. No i oczywiście czekoladki. A jeszcze dodam tęczowe żelki. Nie można zapomnieć o sosie. Będzie słodkie i bardzo pyszne. Gotowe. Dobra. Dodamy jeszcze trochę kolorowej posypki. Gotowe. To jest okropne, tyle cukru. Ja zrobię zwykłą kanapkę. Trochę szynki, trochę sera. Wystarczy, że to wszystko podsmażę. Super. Przewrócę na drugą stronę. I gotowe. Boże, zero oryginalności. Dobra, najpierw porządnie podpieczemy chleb. Perfekto. Sałata. Pomidor. A teraz... kanapka bez mięsa? Co to ma być? Moim sekretnym składnikiem są francuskie ślimaki. To straszne. Wyciągam te piękności ze skorupek. Niedobrze mi, fu. Nigdy nie zrozumiem tych dziwactw. Co za ochyda, jeszcze jakieś tam muszelki? Te małże będą idealne do mojej kanapki. To jest obrzydliwe, fu, paskudstwo. To się nazywa wysoka kuchnia. Czegoś tu brakuje. Właśnie, serador blue. Świetnie komponuje się z owocami morza. Nie mogę na to patrzeć. Babciu, tylko nie zemdlej. No i gotowe. Co za ochyda. Jesteście gotowi? Wow, niezłe kanapki. Zacznę od tej. Oj. Fu, co to jest? To obrzydliwe. Co za ochyda. Oh no! Ta wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. Pyszne, uwielbiam słodycze. Super. Została ostatnia. Jakie to jest dobre. Palce lizać. To jest naprawdę świetne. Babciu, wygrałaś. Hurra. Dziękuję. I co dalej? Teraz chcę sałatkę Cezar. Fajnie. Nareszcie. A co to jest? No to jedziemy. Krojenie pomidorów jest trudniejsze niż się wydaje. No co to ma być? Uważajcie, pomidory. Zaraz wam pokażę. Ej, co ty robisz? Ostrożnie, młody człowieku. To przecież proste. Patrz, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. No i gotowe. Dodajemy je do sałaty i oczywiście dorzucamy kurczaka. Jak najwięcej. Super. Wspaniała sałatka. Co za amatorzy. Mam pomysł. Trochę świeżej rukoli. Sekretny sos. Wszystko wrzucamy do blendera i dobrze miksujemy. Super. Gotowe. Nie popisuj się tak. Przyda mi się mały rondelek. Wlewamy do niego cały płyn. Co ona w ogóle robi? Nie mam pojęcia. Jakaś dziwna. Dobra, nieważne. Bierzemy dużą strzykawkę. I dzieje się magia. Kiełbaska z pomocą kuchni molekularnej. Dodajemy liście sałaty. Pomidory. I oczywiście kurczaka. Takie kawałki będą idealne. Jeszcze trzeba dodać troszeczkę grzanek, które doskonale uzupełnią smak sałatki. No i oczywiście nie zapominamy o serze. Gotowe! Bingo! Racja, prawie zapomniałam zetrzeć trochę sera. O tak. Ej, co się dzieje? Krojenie warzyw to taka zabawa. Kurczę, znowu nic mi się nie udaje. Wiem, mam tu fajną gumę. Użyję jej jako liści sałaty. Udekoruję danie żelkowymi oczami oraz kilkoma piankami marshmallow. Właśnie tak. Dorzucę jeszcze troszkę żelkowych robaczków. I sałatka gotowa. Totalny brak smaku. Jesteśmy gotowi. No to zobaczymy. Zacznę od tego. Co to jest? Fuj, to jest okropne. Zdecydowanie nie. A co my tu mamy? No. To zwykła sałatka. Nic wymyślnego. Ale tu jest coś ciekawszego. Przepyszne. To zdecydowanie jest zwycięzca. Hurra, tak! Zwycięstwo! Czego sobie życzy moja wnusia? Chcę lodów! Znam pewien świetny przepis. Smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. A, to proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach. Łatwizna. Uważaj, młoda damo. Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie, no to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. No też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przyozdobię tęczowymi skittlesami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Poleję je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców. Truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów. A Skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania, jak w najlepszych restauracjach, użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne! Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha! O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciałam. Jak dużo dymu. Be, jakie kwaśne! A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam! Wiedziałam, że ci się spodoba. Babciu, Gloria znowu chce jeść. Chcę lizaka. Jak ten kolorowy na patyku. Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też znasz przepis, Emmo? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mam akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna. I to jak? To jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda nie widy. Babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Świetnie wyszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier. Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny, ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierzesz, Glorio? Naturalne lizaki babci? Plastelinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Chcę tego lizaka. Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak Play-Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. To grzebał w moich zabawkach. Ojej. Co za piękno. Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego lizaka. Hurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne! O co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry! Nie, Jane! Piękne chipsy będą u mnie! Spójrz na tę maszynkę! Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabiję je na patyczki. I gotowe! Cuda na kiju! Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie o smażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi: więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, wnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. A to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O tak, wygrałam. Dobrze, że mam takie małe jajko. Dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne. Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey, zjadaj swoje jajko. Nie, dziękuję. Alex, ty zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie! No, please! A, co za ochyda! To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko, fu! Niedobrze mi! Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko, Casey. Spokojnie, zobaczcie, co mam. Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować. Rozbijamy jajko na patelni i smażymy. Voilà! Idealne jajko sadzone gotowe. Wow, ekstra! Czas na jedzenie. To jest takie dobre. Gotowe. Teraz twoja kolej, Wita. O nie! Co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, aj, aj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz! Właśnie tak! Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Aj! Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy. Prawdziwa uczta. Ekstra, Wita, podziel się przynajmniej jednym smakołykiem, proszę. No w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo. Ja też mam niesamowite płatki. To niewiarygodne. Mam taką ogromną paczkę. Wygląda na to, że masz pecha, Wita. Śmiejcie się, ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna Wita. Lepiej zjadaj swoje płatki, Alex. Jestem za! Ekstra! Pyszności! A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak! Wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz. Super! Jak on łapczywie to je. Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego? To było niesamowite. Casey, twoja kolej. Niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wsypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków. Ojej, to wręcz deszcz słodyczy. Tak. Łap ich jak najwięcej. Fajnie. A teraz dodajemy trochę mleka. No rewelacja. I czas na jedzenie. To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kucyki. Uff, skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi. Jaki piękny torcik. A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny. Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, o jacie. Jaki mam niesamowite ciasto. Ojej, Alex, widzę, że ty masz jakiś mikrotort. Masz pecha. Śmiejcie się, śmiejcie, a ja zacznę jeść. Mam nawet widelec i nóż. W odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Jakie pyszne. Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Wita, twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Jakie to jest pyszne. Palce lizać. Fuj, jak ona nie chlunie je, to odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda, jest cała wymazana niebieskim kremem. Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej. Nie mogę na to patrzeć, fuj. Gdzie się podziały jej maniery? Pyszności. Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A! Załatwiło ją jej własne ciasto. Nie, udało mi się zrobić unik. Auć! W sumie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę. Ale fajne. Zostaw, to jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz, masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnusiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przynieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz! To krew! To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć babunię? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne pączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak odtworzyć tę puszkę? Kurczę! Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco, ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest? Ojej! Syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. To są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, Siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, udało się. Teraz czas na skittlesy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów, żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz Sprite. No jak mam go otworzyć? Bingo! Wiem! Użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznic ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bitej śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada! Moje arcydzieło gotowe. Brawo! Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach! Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie Sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Rączko, znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś, przysięgam. To jest przerażające. Ukradła mi bitą śmietanę. Obserwujecie. Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fu, ohyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję, jak to smakuje. Ale czad! Rebeka, znowu wygrałaś! Hurra! Znowu wygrałam! Tym razem zaskoczcie mnie jakimś pysznym makaronem. Mam kilka pomysłów. Babciu, nie śpi! Czas na gotowanie! Makaron? Pewnie! Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. No dobra, można wrzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A psik! Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie, babciu, nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O, Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia, dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, co zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Ketchup, a na tym oko. Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz? Podanie bardzo ciekawe, ale makaron do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z ketchupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday, prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty, kurczaka i oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka, jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. Ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha. Prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fu. Babciu, gratuluję zwycięstwa. No nareszcie, tak długo na to czekałam. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę. Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzy, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetycznie niż inne. Pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow. Super, nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf. A gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje, jak mogliście? Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne, o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy? Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, otwórz usta. Co za ohyda, mam teraz okropny smak buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać. I tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się, ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jedz czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. okropne! Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow! Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hurra! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał... Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Wystrzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi.